it slow, it's something I don't. I jump. Tak jak mogliście przed chwilą widzieć, Amoraczek oczywiście bitwa na linii Siegfrieda. Ja sobie gram kowowcem, pierwszy frag już zrobiony. I co, lecimy dalej, tak? Tutaj troszkę szczęścia miałem, dlatego trzeba się schować, zgasić, żeby wrogowie nas nie widzieli. Dlaczego ta bitwa jest taka specjalna? Bo prawie udałoby mi się zrobić super wyciąg. Niemniej jednak pod koniec bitwy za bardzo się podpaliłem i po prostu głupio zginąłem. Ale póki co bitwa układa się, że tak powiem, nie wiem, 3-10. Przegrywamy. Bitwa oczywiście jest przegrana niestety, ale wyciąg, jaki jest robiony w trakcie, zasługuje w tym momencie na uwagę, według mnie. I cyk, bierzemy sobie to E50 w obroty. Objeżdżamy budynek. Teraz kolejny obiekt. Staramy się ustawić z tyłu, żeby go ładnie przebić. Mamy trzy fragi. No to co? Ja sobie myślę, kurde, jest ryzyko, jest zabawa, lecimy po panterę. Jak widzicie, pantera zrobiona. I teraz co? Lecimy podświecić trochę pod tą artę może. Żeby tak teraz pomyślałem. Może pomóżmy temu Udesowi. I naszym oczom ukazuje się pierwsza fałka Emil. Ten cały Revalorize, jeśli dobrze wypowiadam. I tutaj zacznie się po prostu jeżdżenie wokół tych czołgów. Festiwal fartu jak dla mnie. Piąty frag, no to co Kolcik sobie myśli? Skoro udało się piąty zrobić, może specjalista chociaż się dziubnie na tej przegranej bitwie, więc lecimy w to 13-90. Tutaj troszkę nie udawało mi się go na początku nacelować. Niemniej jednak szósty frag jest, sobie myślę, kurde, 9-12. Mimo tego, że przegrywamy, to kto wie, może szansa jest na to, żeby, nie, ten siódmy frag zrobić, tak? No to co? Jak Kolcik pomyślał, tak Kolcik zrobił. Zrobił swój siódmy frag. Teraz zrobię ósmy. I teraz co? Trzeba uciekać od tego Emila. Emil to jest magazynek. Tutaj miałem trochę fartu, że mnie nie rozwalił. Co ja robię? Znikam mu i teraz sobie polecę po artę w tym momencie. A na pewno jedna arta jest ustawiona tam u nich przy jedynce. Złoto załadowane, wiecie, jeżeli się naprawdę bitwa zbliża się ku końcowi, to nie ma co oszczędzać, trzeba ładować to, co jest akurat w lufie. Jak widzicie, arta będzie zniszczona. I
tutaj jaki błąd w bitwie został zrobiony, że wyjedzie tutaj T26 E4. I ja zamiast jechać po drugą artę, to będę próbował tutaj się siłować tym T26 E4. Gdzie to dla mnie za dobrym pomysłem nie będzie. I zaraz tutaj zginę, jak sami zobaczycie, więc co by tutaj można było zrobić? Ja sobie dewkę zatrzymam na chwilę. Najlepiej by było pojechać po drugą artę, dopiero później ewentualnie wrócić po tą T26 E4. Taka moja porada. A jeżeli nie po 26 E4, to po prostu zabić artę i starać się uciekać do końca bitwy. No i zapraszam do podsumowania teraz. Teraz tak jak mówiłem, przegrana mistrzowska klasa. Zdziwiłbym się, żeby jej nie było w takim wyciągu według mnie. Mamy oczywiście Top Guna, duży kaliber, Radley Waters, medal. Na tle drużyny oczywiście najwięcej obrażeń, expa, fragów w całej bitwie, jak się okazało. Prawie 5000 zadanych obrażeń. 27 strzałów, z czego 21 w cel, na plusie mimo strzałów z golda, bo konto premium. Według mnie bitwa bardzo dobra, takie jest moje odczucie. Tak jak wspominałem pod koniec bitewki, za bardzo podpalony pod koniec, lepiej było pojechać po to artę niż się bić z tym T26 E4. Mam nadzieję, bitwa, że się podobała. Zapraszam do klanu, link w opisie. Do zobaczenia, cześć. Taking it slow, it's something I don't. I jump.